Mozarty RMF Classic. Sztuka nabiera mocy. W którym punkcie jest pani Ewa Błaszczyk i Klinika Budzik? Ta Klinika Budzik jest na tyle ustawiona już w tej chwili, że ona powinna się sama kręcić medycznie. A teraz naszym zadaniem po prostu będzie sprowadzenie ze świata wszystkiego tego, co takiemu pacjentowi i temu tematowi służy. A ponieważ mózg jest najmniej rozpoznanym naszym organem, latamy w kosmos, ale nie wiemy, co się dzieje tu. A głowa to jest jak walizka, można do niej wszystko wciskać, jak pisze Klejf. I dobre rzeczy, i złe rzeczy, i po prostu bardzo mało wiemy w ogóle o tych procesach, jak to się odbywa, gdzie jest dusza, gdzie jest świadomość. Nic o tym nie wiemy, jak to działa naprawdę. No ale bardzo dużo się na świecie w tej chwili nad tym pracuje. Ogromne pieniądze są skierowane na system nerwowy, na mózg. No i tak wielka jest w tym tajemnica. To jest tak ciekawe. Nie ma końca w tym. Czy ta nagroda jest dla pani jakimś takim wsparciem? I czym jest ta nagroda dla pani osobiście? Oczywiście, no po prostu każde zauważenie przez ludzi, dostrzeżenie problemu, dostrzeżenie jakiejś działalności w morzu zdarzeń, bo przecież żyjemy w czasach, gdzie jest tego wszystkiego jest za dużo, można powiedzieć, tak? A w dodatku nie jesteśmy krajem bogatym, więc dlaczego to, a nie tamto? Że to jest dostrzeżone. Czyli myślę, że każdy jak jakoś się próbuje w tym życiu odnaleźć, to po prostu szuka też jakiegoś wzorca, że mimo, że jest tak źle, to może jest dobrze. Że myślę, że każdy tego szuka. Szuka sensu. Też. Ale jednocześnie tak, żeby sobie poradzić, prawda? Bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratulujemy serdecznie w imieniu wszystkich słuchaczy RMF Classic. Dzięki.